Dzień dobry, dzisiaj powiem o tym, na co możecie nastawić się w poniedziałek. Dziękuję za duży odzew, dziękuję tym, którzy wypełniali zadanie, komentowali, którzy przesyłali odpowiedzi. Wszyscy cały czas się uczymy. Ja też od rana testuję różne rozwiązania i w tym pomagają mi uczniowie klasy 7 A. Jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny. Od poniedziałku chciałbym rozpocząć zajęcia w wersji online o godzinie 13:00. Zapraszam wszystkich uczniów klas 7, 8 A i 8 B, a o godzinie 14:00 uczniów klasy 5 C. Co jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach, to wykonanie testów, rozwiązania tych zadań oraz najczęściej popełniane błędy omówię w poniedziałek. Przygotuję się na 45 minut zajęć. Zobaczymy, jak to wyjdzie technicznie. Na początku na pewno będę chciał, żebyście po prostu wypróbowali, czy wszystko działa, czy wszyscy wszystko słyszą, czy wszyscy wszystko widzą. W opisie tego filmiku znajdziecie linki i będzie to transmisja na żywo poprzez portal YouTube. Wystarczy w ten link, który jest w opisie, kliknąć o odpowiedniej godzinie i tam zacznie się transmisja. Ważna uwaga, lepiej logować się poprzez komputery. Da się również to zrobić przez smartfony, natomiast na niektórych może nie działać czat. Moja kolejna propozycja to konsultacje dla uczniów klas 8 przygotowujące do egzaminu. One zaczną się dopiero od wtorku, natomiast do nich trzeba się wcześniej przygotować. Zakładam, że w tych konsultacjach wezmą udział osoby chętne. Te, które wejdą na stronę CKE, znajdą ćwiczenia egzaminacyjne, które są proponowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, wypełnią te arkusze we wtorek. Omówimy sobie poszczególne zadania, poszczególne zagadnienia. Powiem wam też, gdzie szukać materiałów, z czego się uczyć. Będziecie mogli również przygotować sobie pytania, które będziecie chcieli zadać. Chętnie na nie odpowiem. Te konsultacje będą odbywać się przez Skype'a. W opisie tego filmiku znajdziecie zarówno link do strony CKE, z której pobierzecie arkusze, oraz link, który podpowie wam, w jaki sposób założyć sobie konto na Skype'ie. No i ostatni punkt dzisiaj. Zobaczcie filmik o grzeczności językowej. Myślę, że każdemu z nas te informacje mogą się przydać. No i zobaczcie teledysk, który na potrzeby ekranizacji pana Tadeusza przygotowała dwójka polskich artystów. Ósme klasy wiedzą, o co chodzi, może poczują ten klimat. A na dzisiaj ja już wam dziękuję. Do zobaczenia w poniedziałek. No i znikam.